Hej, witajcie tutaj Nexos. Dzisiaj taka mała informacja. W związku z tym, że przyszły do mnie w końcu już części do komputera, to przez te parę dni niestety nie będę robił żadnych filmów. Znaczy, mam gotowe filmy, ale nie będę ich wypuszczał, bo bym musiał je teraz uploadować, montować niektóre z nich. Będę musiał je pozgrywać wszystkie i już będę to robił na nowym komputerze. Przyszła do mnie płyta główna, tutaj macie. Oraz przyszła do mnie obudowa, którą widzicie tam. Zaraz wam oczywiście te dwie rzeczy pokażę, omówię, co to nam ciekawego dla zainteresowanych, a dla tych, którzy przyszli tylko tutaj po informacje, nie interesują jakieś tam techniczne zabawki, co ja tutaj sobie zakupiłem, to tylko taka informacja. Prawdopodobnie w czwartek albo w piątek dopiero będę mógł przysiąść na komputerze i wszystko zrobić. Teraz na tym komputerze, co tutaj mam, aktualnie nagrywam sobie jakieś tam filmy. A, w ogóle mam czapkę Timo, bo nagrywałem pozdrowienia dla Roka. Więc u Roka mnie zobaczycie w porannym roku, gdzieś tam kiedyś zobaczymy. Bo nagrałem, poprosił mnie, żebym nagrał, ale sam chciałem też nagrać jakieś pozdrowienia. Więc macie ode mnie pozdrowienia tam, więc wejdźcie, zobaczcie. I co jeszcze chciałem powiedzieć? I tak, ja się teraz zajmę zgrywaniem różnych rzeczy. Ja muszę w ogóle laptopa, muszę go wyciągnąć stąd tutaj, bo tam siedzi w szufladzie. I zacznę zgrywać już rzeczy, wszystkie materiały, te sprawy, żeby jak wejdę na ten komputer, to żeby wszystko tylko wgrać, wepchnąć i żeby było wszystko superancko. Dobra, dzięki. A tych, których interesują to, co tutaj jest, to zapraszam teraz właśnie na film. A resztę żegnam oczywiście. Boże, la, to co? Nowe części? O co to? Święta? Okej, doszła do mnie w końcu obudowa oraz płyta główna, którą będę zamieniał z tym tutaj. Dlaczego teraz zamieniam płytę główną? Przecież to wszystko wygląda zajebiście, jest wszystko spoko. Otóż obudowa wydaje mi się troszeczkę za mała. Ja wiem, że tą... czekajcie, wezmę tylko to, odsunę i wezmę, zrobię coś takiego. I pokażę wam, patrzcie, widzicie, tutaj jest moja karta graficzna, a tutaj jest mój dysk. One się tak naprawdę stykają, jest tak mało miejsca, że wyciągnięcie czegokolwiek, dysku czy karty graficznej, graniczy tak naprawdę z cudem. No i wszystko to się tak mieści, kurde, takie w ogóle zciapnięte w jedną paczkę. Dlatego będę zamieniał właśnie tą obudowę na tą obudowę. Tą może gdzieś tam wystawię na jakiejś aukcji. Ona jest naprawdę nowa, nieśmigana, ile to tam rok tylko tą mam. A tu mi się odłączył wentylator jeden, fuck. Będę musiał, ale i tak będę wyciągał tutaj. Więc jeżeli ktoś będzie może zainteresowany czy coś, to oczywiście będę tutaj ten... Dobra, wyciągnijmy tego badassa tutaj stąd, fuck. Dobra, położę to tak. Teraz to postawmy gdzieś. Okej. I tak teraz to wygląda. Możecie sobie zobaczyć, jak wielka ona jest tutaj. Patrzcie na tą, a patrzcie na tą, jakie to jest kurde wielkie. Okej. Jak tu się otwiera ten... O, tutaj fajny przedni panelek. Tu jest włączenie, wyłączenie. Jeden SS, czyli to SS. Jeden USB 3.0, tutaj mamy 3.2.0. Mamy SATA, mamy fan kontrolery. Możemy sobie kontrolować ilość fanów. Nie, bardziej. Możemy kontrolować sobie tutaj nasze wentylatorki. To jest jedna z fajniejszych opcji. Zobaczcie, to na razie jest takie oklapnięte, ale tutaj jest taki przełącznik, który sprawia, że można otworzyć tutaj to. I komputer wygląda w ten sposób, czy można złożyć, albo można otworzyć.
otworzone sprawia, iż jest troszeczkę więcej jakby wentylacji, czyli więcej powietrza przepływa przez obudowę. Bardzo fajna sprawa. Co tutaj mamy? Takie dziury mamy tutaj. Otwarcie. No tutaj mamy dziurę akurat na naszą płytę główną, na te wszystkie rzeczy, które będą wystawać. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aż 10 mamy tych miejsc na PCI Express, na pewno się przyda. No może zajrzyjmy do środka. Dobra, muszę to wykręcić, położę tutaj, żeby nie zniknęło, nie zginęło nam. Okej, jest. Dobra. I otwieramy tutaj. Jak to więcej wygląda? Na razie nie chcę folijki, ale tutaj możemy sobie parę wentylatorów palnąć. 4. Można 4 120 mm albo 4 140 mm. 140 to są te tutaj dziurki. 120 to są te bliżej. Więc i tutaj jeszcze jest troszeczkę miejsca na ten, na wywiew. Z przodu też mamy miejsce na wywiew. Tutaj mamy, to jest chyba też miejsce na wentylatory. One są tutaj chronione przez taką tą materiał. Tego chyba nie widać. Dobra, otwórzmy to. Jak tu się otwiera to? Czekajcie. Okej, tu jest nasz panelek. Na razie go odłóżmy. Dobra. I mamy tutaj naszą kurde obudowę. Jakie to jest kurde wielkie. Normalnie mogę tutaj, zobaczcie, rękę włożyć. I patrzcie na to. Tego nie widziałem. To jest chyba 200, tak? Jakiś kurde, patrzcie, jaki wielki wentylator. Nawet nie wiedziałem, że on tutaj jest. A ja chciałem właśnie montować coś tutaj. Ja pierdzielę. To na górze jest właśnie, to jest to tutaj. Jakie to jest ogromne, patrzcie, większe niż moja łapa. Okej, tutaj mamy to. Co mamy tutaj jeszcze? To jest akurat kabelek, to jest 3 pin, to jest 3 pinowy, czyli na 3 wejścia. O pierdziele, wystrzeliło coś. Tutaj mamy otwarcia, to są fajne, bo to są beznarzędziowe jakieś takie, czyli wystarczy, że zrobimy w ten sposób. O tutaj i to zamkniemy w ten sposób. O, tutaj mamy taki coś do wyciągania tego. Bardzo fajna sprawa. Zasilacz będzie leżał tutaj, a tu są takie gumowe okładki. Tu są jeszcze dwie, tu jest taki kurde, taki materiał, kurde, taki, nie wiem, taka gąbkowata coś. Takie gąbkowate coś. I tutaj się kładzie ten i wtedy zapobiega to wibracjom, bo wiecie, bo power supply, czyli ten nasz power supply, Boże. Zasilacz może nawet troszeczkę drgać, ale to właśnie niweluje te drgania. Co my tutaj mamy jeszcze? Tu mamy jedną 140 mm od razu z siateczką, taki tutaj wentylator. Znaczy to nie jest wentylator, tylko to jest osłonka na wentylator. Tutaj mamy, to jest z przedniego panelku, to są całe kurde asortyment kabli. Widzicie, mamy tutaj moleksy, 3-pinowe, 2-pinowe moleksy. Jakieś USB-ki, nie USB-ki, i mamy tutaj milion tak naprawdę kabli, które trzeba będzie podłączyć później. Tu mamy zestaw narzędzi, zestaw tych śrubeczek, nie możemy tego zgubić. O, a tutaj jest jeszcze jeden, zobaczcie, widzicie? Jeszcze jeden taki sam, jak tutaj. Z przodu mamy jednego wielkiego fana. I co tutaj jeszcze? Te szufladki, on da się wyciągnąć je czy nie? Bo to są, chyba da się, powinno się dać przynajmniej. Nie da się. Nie, jakoś się da. Czekajcie, trzeba to pewnie ścisnąć. O, jest, dobra. Ściskamy w ten sposób, tu i tu. Wyciągamy. Okej. Wyciągamy i tutaj będziemy montować nasze dyski. Jakieś dyski będziemy tu montować i później wsadzać tutaj. Bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa. Czekajcie, bo to trzeba włożyć jakoś mocno. O. Tutaj tak samo mamy miejsce na dyski, tu mamy miejsce na CD-ka naszego, CD-DVD, tutaj stąd będę musiał go wyciągnąć. I z tyłu jest naprawdę dużo, bardzo dużo miejsca na cable management, nie chce mi się tamtego tylnego panelka. Czyli tutaj możemy powkładać kable, widzicie, na przykład tędy, żeby przeszły kable, żeby no, obudowa wyglądała dosyć schludnie. Miejsce jest tyle, że całą rękę tutaj mogę zmieścić, widzicie?
mogę zmieścić całą rękę, czyli na grubość praktycznie więcej niż ręka. Mogę robić te kable sobie. O, patrzcie, o, wyjdę tędy, o. Więc jest naprawdę sporo, sporo miejsca. W tej obudowie niestety miałem mało miejsca, dlatego musiałem upychać wszystkie kable od tyłu. Dlatego tam jest takie wypuklenie po tej stronie. To jest takie wypuklenie, bo tam kable są zgniecione. Tutaj mamy jakieś miejsca. Aha, tutaj też na cable management. No, dosyć fajnie to wygląda. Okej, teraz przejdźmy jeszcze na szybko do płyty głównej. Dobra, weźmy to na razie tu. To i to trzeba zamknąć. Opa, w ten sposób. Hop. Okej, i co to jest za płyta główna? Ta płyta główna to MSI Z77M Power. Jest to płyta główna stworzona właśnie pod overclocking. Płyta jest nowej generacji, jest to chipset, ogólnie to jest Z77, są to płyty głównej nowej generacji. I ma tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy. Nie chcę wam tutaj na razie pokazywać, ja ją tu już na razie zamknąłem. Ona znajduje się tutaj, o, widzicie? W antystatycznej foliówce, nie chcę na razie tego wyciągać. Więc tak, na razie będę bazował tylko na tym, co tutaj jest. Myślę, że będę wam pokazywał po kolei, co tutaj jest. Gaming Device Ports, czyli tutaj mamy ogólnie te nasze wszystkie rzeczy. Czyli tu znajdują się wasze USB i te sprawy. I mam tutaj takie rzeczy jak ten stary taki porcik, pamiętacie może. On jest bardzo dobry do mechanicznych klawiatur. Są USB, jest Bluetooth w tym, więc będzie można bawić się na przykład komputerem za pomocą smartfona. Jest Wi-Fi, co będzie bardzo naprawdę fajne. Jeżeli na przykład, ja miałem akurat takie sytuacje, że jak wysiadał mi internet tutaj w tym komputerze, to musiałem odłączać kabelek z tyłu i podłączać drugi. Natomiast teraz będę mógł po prostu w Windowsie kliknąć, żeby mi podłączyło się pod drugie łącze. Tutaj mamy... mamy dużo USB 3.0, 6 external, 2 internal, czyli ogólnie łącznie chyba mamy 8 wejść. Tutaj mamy, tu mamy chyba 6, tutaj gdzieś mamy 6 wejść USB 3.0 i to jeszcze z płyty głównej do głównego panelu będzie można podłączyć jeszcze 2. HDMI, jakieś transfery, SLI Crosswire, czyli można dwie karty użyć, tutaj mamy sloty PCI Express, czyli na przykład dwie karty mogą razem pracować, dwie karty graficzne. Audio od THX, tutaj mamy jakiś fan control, czyli że można kontrolować TT. Jakiś super pipe, który sprawia, że jest jakby cała płyta, wszystko działa chłodniej. Jakieś tutaj rzeczy różne takie ciekawe, niektórzy mogą ten multi BIOS, czyli można mieć dwa BIOSy, tu jest taki switch. Super Charger, czyli można ładować sobie, to jest bardzo fajne, Super Charger, jeżeli wykryje, można zrobić wykrywanie urządzeń za pomocą właśnie tego i dzięki temu na przykład przez port, do którego podłączymy telefon czy tableta, jeżeli chcemy na przykład go podładować, to wtedy ten port dostanie o wiele, wiele więcej jakby prądu, dlatego szybciej się urządzenie naładuje. I takie różne fajne rzeczy. Płyta główna naprawdę jest mega po prostu. Ma też taki tutaj bardzo fajny guziczek, nie wiem czy zobaczycie, widzicie? Tu są guziczki, to jest obrazek oczywiście. Mamy włącz, restart, czyli można restartować i włączać komputer za pomocą płyty głównej, jeżeli coś by się tam stało na przykład. Na przykład odłączyłby się, poluzowałby się kabelek czy coś takiego. Ale tutaj jest taki fajny guziczek OC Genie, czyli jeżeli nie umiecie naprawdę nic overclockować, czyli wiecie, podkręcać procesor czy pamięć, to po prostu klikacie ten guzik i automatycznie w ciągu tam sekundy, dwóch sekund podkręca wam się procesor do 4,2 GHz, jeżeli macie oczywiście dobry procesor, oraz wasza pamięć podkręca się do 2, to zależy jaką pamięć macie, ale w moim przypadku podkręci się to do 2133 Hz. No i ogólnie mega karta, mega tutaj ten płyta główna i myślę, że tutaj w tym zestawie w ogóle zauważyłem, że jakie to jest cieniutkie, zobaczcie jaka ta jest cieniutka, ja tutaj zaprezentuję ręką, jest na długość dłoni, a teraz tutaj patrzcie, że tutaj też mam dłoń i jeszcze mi brakuje troszeczkę, naprawdę grubo, na live streamach pewnie jeszcze zobaczycie, pokażę wam. Dobra,
Ciskam. A, bo ja robię jeszcze filmy tutaj. Dobra, Z2.